Co roku Polacy w okresie Świąt Bożego Narodzenia szeroko otwierają swoje serca i biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, a jedną z największych akcji prowadzonych w kraju jest akcja pod nazwą Szlachetna Paczka. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Klaudia Laksa, koordynator regionalny tejże akcji. Witam Panią serdecznie. Witam serdecznie. Na jakim etapie jest przygotowywanie tegorocznej edycji akcji Szlachetna Paczka? Jesteśmy na etapie kończenia szkoleń dla wolontariuszy, także nasi wolontariusze są już przygotowani do tego, żeby odwiedzić rodzinę. No i tak naprawdę zaczynamy ten najpiękniejszy okres w projekcie, kiedy właśnie każdy z wolontariuszy odwiedzi swoje rodziny, kiedy pozna historię tych ludzi i dowie się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Przypomnijmy, jaka jest idea akcji. Kto otrzymuje szlachetne paczki? My jako paczka trafiamy do takich rodzin, którym się w życiu chce, które jakby nie utrzymują się ze swojej biedy, nie są roszczeniowe i nie mają w sobie takiej postawy, że mi się należy, więc wszyscy musicie mi pomagać. Nam chodzi o to, żeby rodzina, która otrzymuje paczkę, żeby dla takiej rodziny to było coś, co jakby jeszcze bardziej utwierdza ją w przekonaniu, że nawet jeśli coś jest nie tak, to generalnie trzeba robić wszystko, żeby było lepiej. Ile mamy takich rodzin w regionie? W regionie, znaczy się tak, u nas na Śląsku, w całym województwie, tych rodzin będzie, miejmy nadzieję, że około, ja wiem, może z 4000. Natomiast w zeszłym roku w całej Polsce udało nam się trafić do 19,5 tysiąca rodzin, więc myślę, że jest to naprawdę wspaniały wynik. Ale 4000 to też duża grupa rodzin. Czy te rodziny już zostały wybrane? Tak, już pozyskaliśmy historię tych rodzin. Każdy z liderów w swoim rejonie, w swoim mieście uderzał do różnych placówek, z których można pozyskać w ogóle historię rodziny. Istotne jest też to, że rodzina nie może się sama do nas zgłosić, no co jakby utwierdza nas w tym, że to nie jest rodzina, która szuka tej pomocy. Liderzy naprawdę szukają w różnych miejscach, bo są to i szkoły, i placówki przedszkolne, i placówki jakieś, nie wiem, w stylu poradnie lekarskie, pielęgniarki środowiskowe, miejsca, w których po prostu skupiają się ludzie. Więc już te rodziny mamy i teraz już możemy ruszać do tych rodzin. No właśnie, pani Klaudia, ale żeby ta akcja skończyła się powodzeniem, to potrzebni są darczyńcy. I myślę, że to jest już taki ostatni dzwonek, żeby ewentualnie włączyć się do tej akcji i podarować jakąś rzecz, czy przekazać jakieś pieniądze? Znaczy się, żeby przekazać pieniądze na Stowarzyszenie Wiosna jak najbardziej można, no bo jesteśmy tak dużą akcją, że jakby wiadomo, że no nie damy rady bez pieniążków, ale jednocześnie w listopadzie już zaczniemy bardzo intensywnie poszukiwać darczyńców. Każdy darczyńca będzie mógł wybrać swoją rodzinę w naszej bazie rodzin na stronie Szlachetnej Paczki, także już powoli zaczynamy. I to jest ważne, że darczyńcy to nie tylko ludzie, którym się naprawdę bardzo dobrze powodzi finansowo, ale każdy, niemal każdy może się włączyć i jakiś tam element tej całej układanki dołączyć do Szlachetnej Paczki. Dokładnie. W zeszłym roku jedną paczkę statystycznie organizowało 36 osób, więc tak naprawdę ja sama jestem takim przykładem. Studiuję, gdzieś tam dorabiam, ale no, nigdy nie było u nas tak, że wie pani, Nike, buty i tyle, więc myśmy też skrzyknęły z koleżankami na studiach naszą grupę, nasz rok i stworzyliśmy wspaniałą paczkę i naprawdę każdy coś dorzucił i okazało się, że każdy coś, a paczka wyszła naprawdę niesamowicie. Co na ogół można znaleźć, rodziny znajdują w tych paczkach? Czy to jest takie spełnienie ich marzeń? Czy Państwo znacie potrzeby tych rodzin? Tak, i to też jest coś, co mnie jakby do paczki przyciągnęło. Mianowicie podczas rozmowy z rodziną, kiedy wolontariusz tą rodzinę poznaje, rozmawiają też o swoich potrzebach i to nie jest tak, że paczkę robi się pod tytułem mam w szafie jakieś coś, co mi zostało i wtedy wrzucam to do jednego wora i idzie do paczki, tylko jakby każdy darczyńca odpowiada na konkretne potrzeby rodziny. Więc jeśli rodzina potrzebuje pralkę,
to można załatwić pralkę. Ale jeśli potrzebuje ubrania, to są to ubrania, jest to jakaś żywność. Więc naprawdę to jest bardzo indywidualne i zależy od potrzeby danej rodziny. Dojdźmy do sedna sprawy. Jak zatem zostać darczyńcą? Tak jak mówiłam, w listopadzie będzie można zgłosić się na, wybrać swoją rodzinę na www.szlachetnapaczka.pl. Natomiast teraz również można odwiedzić tą stronę, żeby zobaczyć, w jakie jeszcze inne role można się w projekt zaangażować. No właśnie, są jeszcze potrzebni wolontariusze? Szukacie rąk do pomocy? Zawsze. To jest, wolontariusze są po prostu, każda osoba jest na wagę złota i tak naprawdę każdy wolontariusz to są kolejne 3 rodziny, do których możemy dotrzeć, więc jeśli jeszcze ktoś ma ochotę, to jak najbardziej też może zajrzeć na stronę i zobaczyć co i jak. Ja pytałam o tą skalę akcji na terenie całego regionu, ale jeszcze chciałam dopytać o Zabrze. Czy w Zabrzu mamy takie rodziny, które będą w tym roku podczas świąt czekały na tę szlachetną paczkę? Jak najbardziej. W Zabrzu są 2 rejony, więc tych rodzin też na pewno będzie dość trochę i mam nadzieję, że wolontariusze tutaj z Zabrza spełnią w ogóle oczekiwania i swoje, i tych rodzin, i faktycznie będzie to wspaniały czas dla zabrzańskich rodzin. No, drodzy Państwo, i tego życzymy wszystkim rodzinom. Oczywiście Państwa zachęcamy do tego, by poznać historię tych rodzin, które czekają na prezenty. Ja bardzo dziękuję Pani za przybycie do studia, dziękuję za rozmowę, a Państwu za uwagę i żegnamy się. Do widzenia.